Dzień dobry, witam. Kolejny odcinku z Brona. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Witam. Kolejny odcinku. Dzisiejszy odcinku numer 68. Zrobimy sobie prasowanie słomy i siewy, tak jak było mówione. Trochę dużym ciągnikiem prasuję tą siano, ale po prostu nie miałem innego. Znaczy miałem sztejera, ale po co go męczyć? W sumie do tego zostało idealnie pasowałby sztejer, więc to trochę przedłużałby, ale nieważne. Chciałbym mieć to już 27. Sztejerem pod górkę bym tego nie wyciągnął. Tak więc no, to też są jakieś plusy. Jak coś to raz dwa pójdzie to prasowanie słomy, tak mi się zdaje, siana. Widzę, że to fajnie ubywa. No, na 10 minut tak jak wtedy chyba. Dobra, 17 pozacząłem. Zobaczymy ile zejdzie. Ty no ja nie mogę z tych prażeńków na odcinku, ty głupi jesteś. Powiem wam tak, fajnie idzie z tą prasą. A czemu to jest w ogóle kurs wrzucony? Z kostek, nie wiem czemu. Do czego to tak się stało? Nie mogę wam powiedzieć, bo nie wiem. Kto to za manianę taką zrobił? No pewnie ten co kosił. Ten 10 metrów taką miarkę mam ja. A raczej na pewno. A więc pasujemy to siano, potem przebijamy, kupujemy krowy, karmimy krowy. O kurde. 10 metrów, tak. Tylko, że tym to sobie tak nie zawrócę, jak ja bym chciał. Tak jak kosiarką zawracałem, no bo się nie da fizycznie. O. No powiem wam tak. Te prażynki są tak dobre, że nie mogę ich przestać jeść. Ale dobra, trzeba skończyć. Zaraz zrobię wam niespodziankę na tym odcinku. Właśnie w tym momencie wbijam na Discorda i oni nie będą wiedzieć o tym. Kasper. Kuba. Kasper. Kuba. Kasper. Kuba. Czyli zaraz, za serię ile mi wyszło? 6800. A co, tam kompa składasz, widziałem? Co? Co, ty ceny kompa sprawdzasz, czy co? Pierdolić. No nie wiem, bo na mnie to jest ten, jakiś wentylator od live'a. Jaki wentylator? Co? No. Michael, ty masz jakiś wentylator, tak? Ja nie wiem, jaki wentylator, ja nie wiem o co chodzi. Ale... No, bo Kasper mówi, że na live'ie pokazuje jakiś wentylator. Jaki wentylator? Nie wiem. Co się robisz?
za 1421. Opony, a ty opony sprawdzasz. Tak, dla. Nie. No to mówię. Nie opony, tylko felga, okej. No, no dobra, ale felga to jest część opony, tak jakby. No z gumą. Teoretycznie. No to więc dobrze powiedziałem, więc co się czekasz? Nie rozumiem tego, kurwa. O chuj z tym Michael chodzi, że szerokość jest 10. No szerokość jest 10. No ale kurwa, jak może... Ale jak... Nie rozumiem tego, jak szerokość 10, jak kurwa opona ma... będzie miała 27,5. Okej. Okay. To mnie zastanawia. No może szerokość tego środkowego? Nie wiem, artysta, ale się dowiedz. O jaką dziesiątkę ci chodzi? Taty się zapytam, jak przyjedzie. Ja to na razie szukam katany. Enzo Foresta cały nie gra. Nie gra. Nie, Foresta. To czysto teoretycznie. Okej. Okay. 28 plus 13 300. A idziemy po pierwsze, idziemy na The Last teraz. Nie. Czekaj. Dlaczego nie? Bo gdyż robię coś innego w tym momencie. A, to idziesz na Bruna Felsa. Tak. Czekaj. Kurwa, 28. No. Plus 13 300. A ty robisz time lapse? To jest 41 300. On chyba przez półtora godziny nawijał sam do siebie. Artysta? Tak. A to od którego? Co, 14 siedzi też? No, wcześniej. Nie półtorej godziny. Bo ja tu wbiłem 14.01 i poszedłem jeść obiad. Okej. Okay. Ale ty robisz time lapse z Felsa? Nie. To jest głośniczy. To się na ty przyjdaj, jeśli ty nagrasz, jak możesz. Kiedy? O, pozdrawiam tej nosa. Okej. Okay. Ale czekaj, bo my mieszkamy tu. To no czekaj, czy jest to... Na mapę. Patrz to. Tam i bardzo chętnie ja bym chciał tutaj nie to, tylko ja bym chciał tamto, więc mówię, okay. Teoretycznie, praktycznie nie wiem. Ja. A tak cały czas do siebie napija? Tak. To bym chciał tamto, to nie, to tamto. 55 na 55 to mnie satysfakcjonuje, więc ja chcę 275 na... A do czego ci te fale? 35. Jak? Rozumiem się dobrze. Ale to czekaj, 35 to jest wysokość opony, okej. Okay. Rozumiem. No ale się pytam, po co mu te fele? Na 22. Ja. Czyli jest dobrze. Tylko ja bym chciał wyjść jeszcze z tego na chwilę i ja bym chciał do właśnie tak chciałbym. Ale kiedy ty nagrywasz tego Felsa? Dalej się nie dowiedziałem, po co mu te felgi. Auwu. Powiedział, że jak będzie miał prawkę, to sobie kupi to auto.
I sobie felgi już szykuję. Nie, jak będę miał auto. Tylko tata ma teraz brać i tata będzie nim jeździł. A to ty te fajne pod siebie robisz czy po tatusze? No, pod kogo? No, nie wiem. Przecież teraz nie będę brał specjalnie pod tata za 2 lata po ciebie. Dobra. W sumie tak. Teoretycznie... Tata ma V6, tak? Co V6? No tego. Tamtego. On będzie go kupował. Aha. No to on go nie ma. O tego. O. O takiego fajnego. Okej. Okay. No, produkcik, kurwa, który tu jest, 2.6. 2.6? Gwarancja. To ja mam naszego. Typ nadwozia, SUV, silnik, czy 0V6? Mów dalej. A tak, kiedy zaczniesz nagrywać? Bo czas leci. No wiem, że leci. Czy 0V6, cyk. Jak chcę typ pojazdu, cyk, zastosuj. Sezon zimowy. Cyk. Producent jeden chuj. Okej. Okay. Nie znam takiego producenta, ale... Prędkość też jeden chuj. Tu chcę 1000 kilo. Chcesz, Michael? Znasz takiego producenta? Chcę R22, czyli 275. Wzmacniane. Ale znasz takiego producenta jak artysta w imieniu? Ja to jest nasz gala. No on mówi producent jeden chuj. A, no to ja wiem, że to jest. a nie wzmacniane? Kurwa mać. A te? Te co sam do siebie w ogóle gada, ty. No i czego to gówno jest takie, jak ja nie chcę? No ale skoro tobie się ten samochód podobał, to nie znaczy, że tatusiowi się będzie podobał. Tata już go miał. Kiedyś mu się podobał, tylko go sprzedał. Jak mama zachorowała. No popierdoliło cię, że ja po śniegu będę tylko 260 euro. Kurwa, ile? No to dobra, nagrywaj, bo chcesz na lasa. O co lasy idziemy? Lasa dobra. Premium Continental. O którym? O 16. Okej, okay. To 6. To 6. Dobra, już chyba katalę zarazę, także... Czyli teoretycznie patrz, ale praktycznie zagotuj, kurwa, te takie ślaczki. A ty znowu chcesz teoretycznie, ty? Czyli teoretycznie... O kurwa, a ty możesz zmienić słowo, czy ciągle teoretycznie będziesz gadał? Ale czego tu, że tylko 7 lat? No nie wiem, bo jesteś głupi. Co taka magia? Kurwa, człowieku. Człowiek. No, rozumiesz, Michael? No, darmowa dostawa. Super, nikt nie pytał. Ale ja chcę jak zwykle sam do siebie. Ubezpieczenie opon na 12 miesięcy, nie wiem, na chuj to komu. No nie wiem, żeby guma ci nie pękła? Okej. Okay. Ja wiem, że ty tylko jednej gumy znasz, ale to... No. No. Michael chyba nawet wie jakie. No. No. Bo sam ich używał. No. Okej. Okay. Artysta, rozumiem twój ból. A ty... Jak się przywitałeś?
No. Nic nie powiedziałeś, że nagrywasz. Także. No. Nieprawda. Co? Przecież się przywitałem. A, no. Siano, kiszonka, ten... Jesteśmy! Coś ty... A, bo to je to. To jest kurwa jakiś głupi chuj. Okej. Okay. No ale... Nie przywitałeś się z nami, że nagrywasz i nas nie porwałeś. Ja się mam... generowany dziur. No ja zagram farminga, czy będzie. A nagrywasz i tam tego... Ej, co to jest kurwa za magia? Wiesz co jest na dole w kanionie? Kanion. W kraterze? A wiesz, co to jakieś te... To jest maczeta. Pierdolone? Maczeta będzie tam. No tak. Ty, pa! Pa, jak... Pa, Michael, widzisz takie fajne śruby? No i co? Pa, jak... Pa, jakie fajne śruby. Ten, co się śrubami jara, ty. Takie gwiazdkowe. Sorry, widzę, wiesz, żeby ci tego słuchać, ale... Nie, interesuje mnie to. Tam nas nie wiosłowi. Cztery! Zapraszam na The Forest. Tanio, jak w obozie. Okej. Okay. Nie wiem, czemu akurat tam, ale niech ci będzie. Teoretycznie by można, bo to praktycznie będzie tanio. Ten znowu z tym teoretycznie swoim wyjeżdża. Ale zastanawia mnie bardzo mocno, co to są za... A, bo to są te piździdołki. Co? To ja już wiem, co to jest. Jakie piździdołki? Co? Co on gada, Michael? Ty, Michael, nie, to są te, co ja myślę, że to nie są te. Nie, to nie są te. Chodź, ty. Ale nie, on gada sam do siebie i... Aha. I on tak zawsze. A później no, pa... weź się domyśl, nie? No to wejdź na live'a i czy to jest... To są te, takie, te, takie, te, czy to są nie te? Co? Ja pierdzielę. Nie, ja nie lubię z artystą gadać, bo on nie gada, tylko... Patrz. Jak masz... Te... Jak masz te, jak masz, no, na, jak masz to ponę i masz to, to gówno do dmuchania. Wentyl, debilu. No, no, te, no, wen, ten dzyndzelek wentylowy. Dzyndzelek. Co, Michael, widzisz lewo? No. No i to te, to, to je takie ten wentyl, czy to je co innego, bo ja nie rozumiem. Przecież masz napisane, że to są nasadki na śruby. Gdzie, debilu? To Michael widzi, a ty nie widzisz. A to tu piszę, bo ja tu się nie patrzyłem. Wentyl nasadki na śruby, okej? Okay? To i tak nie wiem, co to jest. Nasadki na śruby, no. Co? Nie wiem. Ja pierdzie... Dobra, proszę, chodźmy na tego, ja już ktoś się znalazł, to jest to klasa, bo... Co? Czy to są twoje spodnie? Ja to chcę to... iść na Janusza bardzo mocno. Ale Bartusia nie ma. Oj, kurde. Dlaczego go wyzywasz? Bo go lubię. Okej. Okay. Znaczy to jest to, że Michał dzisiaj wszedł, wyzywał Zbycha i poszedł. A, no to czyli klasyk. No okej. Okay. Albo wszedł, pytał się nas, gdzie jest Bartek. A skąd ty masz wiedzieć? Ale no jest też to, że jak on był w szkole, to ciągle są pisali, są bo tak twoje? Mówił. I mówił, że nie, i mówił takie, że nie. Po co miał go pytać, jak go to nie obchodzi, ale nas spytał, o co chodzi, nie? Ja nie wiem też. No, masz rację, też nie wiem. No właśnie, także... No, tak, Michael. Ale że co, Michał się kłócił o co? O Bartusia, czy co? Nie, bo to było tak, że... Michał się spytał... No. Czy będzie Bartuś, czy jest Bartuś TP, czy się odzywał? A my takie, że to nie wiemy. Że nie wiemy, o co chodzi w ogóle.
No, że my piszemy z nim, nie gadamy, więc skąd mamy wiedzieć? No właśnie. A później on takie powiedział, że jak on był w szkole, to ciągle co on pisali, że Bartek do tego ciągle pisał. To ja takie, no skole, Jezus, no skoro z nim pisałeś przez praktycznie połowę dnia, mogę się spytać, a on takie do mnie, no że ten, czekaj, co on powiedział? Nie wiem, nie wiem. Czekaj, jak to było? Nie wiem. A że mu to niepotrzebne do życia, że aha, go to nie obchodzi. To, aha, okej. Okay. Okay. To po co on się ciebie tego pytał? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem po co on... A, dobra, nie ma. I później zaczął Zbycha wyzywać i to poszedł. Ale czemu on tak Zbycha wyzywa? Nie, tak, bo... czarny, to czego mi srebrny pokazuje. Zaczął go wyzywać, później powiedział, że niby Bartek do niego dzwonił, bo się z DC. Po prostu nie wiedział co powiedzieć, dlatego uciekł. No. Tak mi się bynajmniej wydaje, ale... To się klikło. Super to pole. Czekaj. Naazotowany fest. Jeszcze deszcz pada. Nie ma, wiesz, że mogłeś kliknąć Ctrl A i SK? Ale... Po co? Ej, dobra, my idziemy teraz po... do skinni po na przykład katanę, czy leci budować coś z drewna? Nie wiem. Radź mi się. To idź. Jeszcze zdążysz. Nie chce mi się. A ty hipokryta jesteś w tym momencie. Przez nie chce mi się i... Powiedziałeś, że chcesz się srać, ale teraz powiedziałeś, że ci nie chce jednak. Nie chce mi się srać, ale nie chce mi się i... To sraj pod siebie. Edyta wyniesie. Okej. Okay. Nie, bo jeszcze krakier ucieknie u ciebie, co? No, no... I powiedz mi, co ja mam w takim momencie zrozumieć, co chcę powiedzieć. Nie wiem. Ale... O. Powiem tak, artysta, o 16. Kasper klika przycisk. Nie o 16. 15:55 Dobrze. I jak tyle będzie w deforeście o tej godzinie, to dołączysz później, tak? Masz pH. pH gleby? Okej. Jak jest pH wody? No, H2O. Pozdrawiam brata. H2O. Pozdrawiam brat. No, ten co jest poza granicą Polski twój. Nie znam takiego. Ty głupi teraz jesteś w tym momencie. Przecież wiem, że znasz. Tylko udajesz, że nie znasz. Ej, co mam dostać? Co? Co? Co mogę dostać z Niemiec? Ale co z Niemiec? No nie wiem. To chcesz. Co jest dobrego z Niemiec? Kola. Kola. Czemu kola? No bo jest na cukrowa. No bo jest lepsza niż w Polsce. Więcej cukru ma. Ja nie mówiłem, że ma więcej cukru, tylko więcej bąbelków. Jest bardziej gazowana. To trzeba powiedzieć mojemu tacie, że kupił mi kolę, później ją wysłał? Nie pij koli, ty matole. No to niech ci kupi i przywiezie, jak będzie wracał, proszę. Raz. A nie ci będzie wysyłał. O, albo te lejsy solone. Jakie lejsy solone? No lejsy solone. No nie wiem, bo w Niemczech może i nasze są. Nie, takie same są. No ale to w Polsce też nie pisze solone, debilu, tylko pisze po angielsku. No, ale po co mi chipsy solone z Niemiec, jak my sobie kupi takie same w Polsce? No właśnie. No, ale w Niemczech są lepsze ziemniaki. Co? Okej. Ok. Nie wiem skąd to wywnioskować, ale okej. Okay. Artysta, nie mówiliście kiedyś w domu? Smacznie się to podobno. No to tak słyszałeś, ale nie jadłeś, to nie wiesz. Ziemniaków nie jadłem, ale jadłem lepiej słowany.
Innowatory są niby dobre na frytki, bo są takie duże. Jak? Co? Jest dobre? O ziemniakach baranie gadamy. Ale jakie? Ta odmiana. Innowatory, nie słyszałeś? No właśnie, nie, teraz słyszałem, wcześniej nie. Tak, tak. Ja cię znam, ty tak by zaraz powiedział to samo. Nie wiem, czy wachu. Jak? On teraz udaje, jak widać, że ty udajesz. No, to Michael powiedział machu. No, wiem, że powiedział machu. No. No, to ja wiem. Chodzi. No, to ty się przyprówiłeś do mnie, a nie do ciebie. No, ale czy ty mi pierdolisz coś, o chuj mi chodzi? No, ja ci mówię o ziemniakach, jakie znaczy... są na frytki. Dobre. No, ale powiedziałem machu. A ty żeś powiedział, że... coś udaje. Kto powiedział machu? Michael powiedział machu, a nie ty. Kurwa mać. No co? Gówno. W przerębu dobrze. Topi się. Kto się topi? Ty, bo ja dzisiaj znowu 20 mam lekcję, może znowu piątkę dostanę, zaraz sobie wbiję. O której lekcji masz? O 20. O 20. Co? No. Ostatnio też miałem o 20 piątkę dostał. To, że wbiję na lekcję, dostałem piątkę. Okej. Co okej, Michael? I wiesz, że od tamtego czasu, jak był na lekcji, to zaczął kamerę odpalać artysta? Michael, to było słychać? Coś było słychać, ale co to nie wiem. Ale to dupa. Jaka dupa? To jakieś pstryknięcie znaczy... było. No to w sumie tak, mogło to być twoje pierdnięcie. Ale to moje... O kurde! Jaki krzesełnik tam poszedł. To nie było pierdnięcie, tylko dupa. Jaki krzesełnik tam poszedł. Ale to musi caplować teraz. Okno mam otwarte. A to musi caplować teraz. Jak się zastra tam. No bo to wina artysty. Wiem, gdzie jest aloes, Kasper. To dobrze. A, aloes, owy, aloes. Co? A ty zabawny jesteś, aloes. Nie, robi. Jak? Ale to jest cringe'owe. Zabawne. Ale nie twój back, tylko artysta jak się śmieje. Okej. Okay. Artysta taka... Ogólnie chciałem powiedzieć, że The Forest jest blisko nas. Nie. Aloes jest blisko nas, tak sobie. The Forest jest blisko nas, okej. Okay. Można i tak, Michael. No, w sumie to prawda. Także idę sobie zobaczyć ten alo, Oj, dobra, śmierdzi jednak, macie rację. Ospad gra teraz w The Forest. Co idę go grać? Nie wiem, może w Rocketa. Nie, no... Mamy moc, będziemy na kurwie całą noc. Mamy moc. A jak na przykład, jak ja gram z tobą, trafiam na prosą, nie? Tak. Mamy liczbę ten mądrzejszy od nich. Pizda w chodniku, au. Okej. Dobra, zacznij grę, ale będzie oj. Co? Okej. Co ty świrujesz, Michael? Nosi cię? Śmierdzi. Okej. No, na wdychał się tych pierdół. Dobra, idziemy w poszukiwaniu aloesu. Ogólnie to pochwalę się wam, że dostałem dzisiaj 3 jedynki. Ale ty artysta kocur jesteś. Teoretycznie dwie, bo z matmy mi jeszcze nie wpisała, bo nie sprawdziłam, ale ja już wiem, co dostanę. Zamknij, teraz ja mówię. Edyta dała pochwałę czy nie?
No. Dała pochwały tylko dlatego, że dostałem jedynkę, piątkę i czwórkę. Kurwa, przecież on będzie, że trzynówkę dostałeś. No bo z matmy jeszcze, no z matmy dostanę, ale jeszcze nie wpisałem. Michael, słyszysz go czy nie? Widzę, ten też ma wyjebane we mnie. Nie, zastanawiam się co powiedzieć. No bo on powiedział, że trzy jedynki, a potem dwa słowa dalej powiedział, że jednak dostał jedną jedynkę, piątkę i czwórkę. Nie, to jest nie tak. Ej, co? No co? No, jedynkę, piątkę, czwórkę i jedynkę. No. Teraz jeszcze jedynkę dołożył ty. A to wcześniej powiedziałem tylko jedną jedynkę? Myślałem, że dwie powiedziałem. A zrobiłem łuk. Nie, no ty artysta jesteś niemożliwy, człowiek. A ja łuk tu. A ty głupi jesteś artysta w tym momencie, wiesz o tym? O, bo ty to jest piękne. Patrz, bo ty powiedziałeś takie coś. Dostałem trzy jedynki? Powiedziałem, że dostałem trzy jedynki. Potem powiedziałeś w kolejnym zdaniu? Później powiedziałem, że dostałem jedynkę, piątkę i czwórkę, a jeszcze później powiedziałem, że dostałem jedynkę, piątkę, czwórkę i jedynkę. No właśnie, no to... To dobrze, że pamiętasz, no co powiedziałeś. No ale to ta trzecia opcja jest prawidłowa. No tego to ja bym nie był taki pewny, ale... Powiedzmy, że jest okej. Okay. A, jeszcze dwóje zamienka. Kur! Nie. Michael, weźmy stąd. Ty nie. Czekaj, co? To tak jest kilometrami do Warszawy. Czwórkę? Ja na pewno czwórkę dostałem. Mam mieszankę leczli, co? Leczli. A nie, to nie była czwórka. To Grzesiu dostał czwórkę. Okej. Okay. A czy to jest tylko jeden Aloes? Ja miałem dostać 3 minus, a pierdo o Olona. O Olona. G, U, P, I, A. R, U, R, A. W, S, T, A, W, I, W, A. M, I. I, E, D, Y, N, K, E. To czekaj, bo ja już nie ogarniam. Ja też nie zrób się dostał. Nie, czekaj. Kurwa macie, znowu źle powiedziałem. Nie no, Michael, nie wytrzymaj ten zaratu. Teraz ci powiem prawidłowo. Dostałem jedynkę z informatyki, piątkę z informatyki. Miałem dostać 3 minus z Anglika, stawiła mi dwóje i stwierdziłem, że jebać. Okej. Okay. I dostałem jedynkę z fizyki. Okej. Okay. Teoretycznie. No czemu skąd teoretycznie? Się wzięła ta trzecia rynka? No bo teoretycznie ją dostałem, ale nie wpisałem jeszcze. Więc praktycznie czy ją dostałem, to nie wiem. Okaże się wtedy, kiedy wpiszę. A to ja też w tym roku już miał chyba z 3 lufy dostać, a żadne nie wpisali. I wiecie, że w tej jaskini, tej wiosce osadników? Kanibali, ja już. Ja specjalnie to powiedziałem. Czekaj, ja dostałem... Przy tym naszym jeziorku jest miejsce do zdetonowania? Jakie jeziorko? Ja. Piwko jeziorko. Ale artysta lubi takie rzeczy, także artysta sobie to robi. Tak, ja mam pewnie się Jakie rzeczy? Weź powtórz. Bo zapomniałem. Nie mówię. Mi się zdaje, że artysta to specjalnie robi. No, ja nie wiem, co on mówił teraz. Coś przy jeziorku, ale nie wiem co. To sobie film otworzysz, to będziesz wiedział. No, to szybciej go rób. Zaraz, Michael, co przy jeziorku? Piwko jeziorko. Jest miejsce do zdetonowania. Ale ty...
Ale drzewa, nie. Czy co? Nie. To jest. A co? Nie. Kopalnia? Jak kopalnia wysadzona? Kopalnię mamy zdetonować? Okej. Okay. Może być i tak. Nie ma. Ja pierdzielę! Daj mi postawić to! A ciebie kopa w potylicę zara. No. Ty, Michael, a tego gada, co ty żeś wczoraj zabił, jakiego gada? Co ci wyleciał ten fioletowy pancerz, to i on zginie na jednego dynamita, czy nie? Nie, chyba. No ale jak my a ty czym żeś go zabił? My idziemy do innej jaskini. No to wiem, ale tak się pytam tylko. Chyba nie można? Cztery. Nie, nie możesz. Na cztery dynamity? Mołotowy. I teraz pytam, co to jest mołotowy? Z czego się robi mołotowa? No, alkohol. Z alkoholu i szmatki jednej. Alkohol. Co to jest? Co to jest alkohol? Ty w balu masz, nie? Chyba tak. W sensie... Ale jak ten alkohol wygląda, to je... No taka, butelka. To taka buteleczka, no. Jak małpka wygląda? Masz to do wyrzucenia? Co? A to my mamy takie buteleczki, czy nie? Przecież masz to w jakim punktu. Masz, wiecie to. No właśnie nie wiem, czy to mam, bo nie widziałem takiego czegoś. A, to te buteleczki, to już wiem, tu mam je. A, kurwa. Z ciebie? To ja wiem. Ja te buteleczki trzy miałem, tylko żem, kurwa, jedno wypił. No ja chciałem... Mołotowy sobie z tego, także nie mam. Ale czekaj, bo tu trzeba sobie... No ale gry nie zapisałeś przecież. No? Nie. No, czyli nie zrobiłeś. No ale ja zrobiłem to jeszcze jak wy byliście. Kiedy? Wczoraj? Czy dzisiaj? No, wczoraj. Wiecie co jest w tej grze najlepsze w The Forestie? Nie. Lizard. Grzesiu dzisiaj pobiera The Foresta. Super, nikt nie pytał. Tak ty. Okej. Okay. No ale ktoś pytał? No i chuj. Nie. I weź ty takim przygłupem się dogadaj. Śmierdzi. Co? Nie wiem, to by coś nawet padło, a ty coś czy co? No bo srać mi się i chcę i pierdę co chwilę. Tak ty, ale 16 jest. Za 6 minut. 5,5 dokładnie. No ja się to jest ze dwójdę srać. No to was problem, zaczynałem przy ciebie, jak wrócę. Dobrze, także dziękuję za odcinek z Fredbruna, trzymajcie się, 6. 17 tysięcy 30. Dobra, ty się niedźwiedzie składaj. Polarny. A ja idę na The Foresta dla was nagrać. Który się pojawi pewnie w tamtym tygodniu. Byłam jeszcze dwa odcinki w zapasie. Czyli myślę, że gdzieś na tamtym tydzień powinien być. Dobrze, także na razie trzymajcie się, 6. Ciała. Dobrze, Marteczko. Co tam było ciekawego? 39 minutek, tak? Na razie, cześć.